Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, tym razem udało mi się tutaj dojechać przed przylotem gołębi. No, dzisiaj też są takie warunki, to gdzie jesteśmy, to widzimy, jesteśmy w Rekowie Górnym u kolegi Zdzisława Lademana. On tutaj siedzi już od której godziny, Zdzisław? Przed chwilą, no tak, ale gołębie zostały wypuszczone o 6:10, ale z uwagi na to, że jest duży wiatr, on tutaj naprawdę wie, kiedy tu jechałem na obwodnicy, czy tutaj po drodze koło Maćka przejeżdżałem, bo liczyłem, że do Maćka Wójcika zdążę, bo oni też mają lot, ale niestety spóźniłem się, to już, żeby się nie spóźnić, gdziekolwiek, to przyjechałem do Zdzisława i się udało, bo wy wypuściliście o 6:10, a oni o 5 chyba 30, to akurat właśnie i czekamy teraz, bo dystans podobny macie, tak? Oni mają troszeczkę krócej, ale to 300 coś, a wy ile macie tutaj dzisiaj? 310 coś takiego, no będziemy patrzeć, widzimy tutaj zachmurzenie jest takie, jakie na niebie, no nie ma całkiem niebieskiego nieba, to może i dobrze, bo tak by było za ciepło, tutaj temperatura jest taka, no 15, kilkanaście stopni, no może trochę więcej, ale widzimy, na razie gołębi nie ma, czekamy, Zdzisław mówi, że w ciągu 10 minut powinny być, ile gołębi na lot dałeś? 62, to jest wszystkie, które miałeś, czy zostawiłeś jakieś? Nie, no zostawiłem. Samce zostawiłem. Samce zostawiłeś? A ile strat jest wśród tych samic, które teraz lotujesz od początku? Na razie dwie samiczki zgubiłem. Dwie samiczki zgubiłeś, ale to na locie, czy tak gdzieś tylko wokół gołębnika jeszcze? Bo raz jak byliśmy, to widzieliśmy, a jastrząb atakował. To samce. To samca wziął, aha, dobrze. No nic, czekamy, popatrzmy. Widzimy po koronach tych drzew, jak wieje. To jest wiatr taki sprzyjający, czy trochę tak z boku chyba? Tak lekko z boku. A z jakiej miejscowości lot jest jeszcze? Pasewalk, to już jest za granicą, w Niemczech. Także czekamy, zobaczymy. Może nam się uda tutaj coś dzisiaj ciekawego zarejestrować. No zobaczmy, tutaj w niebie mamy bardzo duże stado, ale już jedna tutaj samica tak szybciutko siadła, dosłownie przed chwilką, że nie zdążyliśmy włączyć nawet kamery, ale tutaj widzimy 2, 4, 6, chyba z 8 sztuk, tak lata teraz, o, zobaczmy, patrzmy, o, sobie gołąb siadł, druga, trzecia, o, jest ich 2, 4, 10 będzie wszystkich razem już, nie? I zobaczmy, jak ładnie wchodzą, dosłownie zrobiły minimalne kółeczko tylko, gdzie masz, dziku, zegar? Zaraz nam Zdzisiek powie, ile jest tego, my sobie nie będziemy tutaj chodzić, żeby ich nie płoszyć, natomiast popatrzmy jeszcze, czy coś nie jest w niebie, 10 sztuk równe, no. I jakie tam, ta samica to rzeczywiście ta, co mówiłeś, najlepsza? To czyli powiedzmy, jaki ona ma numer? 878? 28. To jest, przypominamy, z tych gołębi, to córka złotej pary, czy wnuczka? To jest wnuczka złotej pary, czy córka? Córka. Złota para to są takie dwa gołębie olimpijskich, na olimpijskich obrączkach z 2011 roku. Z 2011 to były tamte, nie? Olimpijskie, czy te 11, no. Także tutaj gratulujemy, na razie nikt nie dzwonił jeszcze, ale dzwonią do Ciebie, czy nie? Tak, dzwonią, czyli na razie tutaj powiedzmy jeszcze właśnie w oddziale 072, gdzie lotujesz teraz po tych kilku lotach, co mieliście, a mieliście, to jest czwarty lot u Was, czy trzeci? Czwarty. To które miejsce masz po trzecim locie? Że tak, czwarty, tak jak lot, tak, takie miejsce. Takie miejsce, czwarte. To kto prowadzi? Marian Wieczorek? Zygmunt Szymański? A ja nawet nie wiem. Zobaczymy. Dobrze. Nic, ale patrzymy, bardzo fajnie. Która godzina jest w ogóle? Zerknij, zobaczymy. 15 po, czyli miały bardzo szybki, bo jak lot jest 310 czy 320 km, to widzimy około 100 na godzinę. Tak. No, bardzo szybki lot. Dobrze, no ale wiatr jest też taki, trochę je gnał. O, znowu. No i jest grupa też, ale to chyba nie twoje. Tak, jakiś tu zawróci. Jaki zawróci? O, jest, dwa, jeden, nie, jeden. One tam na Puck idą, nie? Tak. Na Puck. Puck, ale Puck to nie jest wasz oddział, to jest już oddział Puck, to jest jaki numer? Nie wiesz nawet, 060 coś czy 70? 78. No, nie zobaczymy, dobra. Popatrzmy, gdzie ten gołąb jest, ten 11, który o tutaj krąży. O, zobaczmy, przyleciał, siadł i od razu wchodzi. To jest bardzo fajne, masz dobrze je wyszkolone z tym wchodzeniem, nie? Akurat kiedy przyjechaliśmy, tak ładnie wchodzą, to miło popatrzeć. Także pierwsze gołębie już u kolegi Zdzisława są. 14, no na razie. No, gdzie, słyszymy tutaj, kolega Zdzisław rozmawia przez telefon. Kto to dzwonił? Zygmunt Szymański? Nie, Karol. A tutaj widzimy, w międzyczasie przyleciały trzy gołębie jeszcze.
Dwa weszły, ale też jeszcze tak jak tutaj z Zdzisławem rozmawialiśmy, czekając na te gołębie, bo tam chodzi, widzimy jeszcze jeden po antenie, ale on się odbił na pewno, bo następny. To ta samica 828, co warto podkreślić, która jest u Ciebie już raz? Czwarty raz, pierwsza... Cztery razy była pierwsza na oddział. Na oddział. Jako dwuletnia. A w tym sezonie? No dopiero w tym sezonie jest pierwszy raz pierwsza teraz, ale to zobaczymy jak na oddział. Na oddział, bo na razie na gołębniku widzimy. O, także tego gołębia, a mamy ładnie takie zdjęcia w katalogu, tam ona jest. Także czekamy dalej. O, widzimy siad kolejny gołąb, one tutaj przychodzą tutaj zza tego lasu, także tak nie widzimy nawet dokładnie, ale to wszystko z kierunku, bo właśnie stamtąd właśnie jest z tych drzew, tam jest ten kierunek, z którego one się powinny pojawiać, właśnie z tych okolic. O. Teraz tam podejdziemy do Zdzisława zobaczyć. I ile już jest? 15, 16? 16, no, czyli się zgadza. O, popatrzymy sobie, może coś nam się uda wypatrzyć wcześniej. Chmury widzimy, te ciemną przegnało. Kiedy tutaj jechałem, 100 ileś kilometrów mam, to akurat nic nie padało. Tylko tyle, że wieje. O, zobaczmy ten schowek Zdzisława na ten zegar, będzie benzing. O. Widzimy, popatrzmy sobie jeszcze początek, dajmy to pierwszego. Widzimy ta 828, 824 i po kolei następne. 94, 893, te 94 to są chyba na Twoich obrączkach, ale to są oryginalne mule, nie? Znaczy oryginalnie? Nie? No nic, dobra. Czekamy dalej na przylot gołębi. Prosto od kolegi Zdzisława pojedziemy do Maćka Wudzika. No, my myśleliśmy, że najpierw pojedziemy do Maćka, bo tam 40-50 minut było różnicy między wypuszczeniem i dystans troszeczkę krótszy, ale się niestety nie udało. Kiedy jechałem tutaj, już to była godzina 8 coś, już te gołębie u Maćka było ponad 20 sztuk z 30 chyba 4, co tam miał włożone. Wszystkie jakie tylko były, tam jeden tylko został, bo on ma troszeczkę uszkodzone skrzydło, no ale będziemy tutaj u Zdzisława rejestrować przylot, a tam tylko sobie po prostu poopowiadamy, no, zobacz, jak był na locie. O! Widzę całe takie stado, tylko ciekawe, czy to twoje. No, dwa lądują. Dwa, no, a to te na Puck. A Puck z wami wypuszczał wszystko? Nie, tam dużo idzie, bo tam... Jeszcze inne oddziały, tak, nie? Nie, tu jest Rzezina jeszcze. Aha, hodowcy, no, tutaj z tego oddziału Rumia, czy Wejherowo nawet, nie? Bo... Nie, do Wejherowa nie. Nie? Tak się zastanawiam, nie, no, tam tak, o, jest gołąb. I zobaczmy jak, o, ląduje, o, jeszcze jeden. Ląduje, czy 18 by było już. O. Samiczki przylatują. Zobacz, jak tam idzie, obieguje. Gdzie? Ja go nie... Aha, widzę. No. Tylko, no, za drzew, to nie będzie... Ja też za bardzo nie mogę wychodzić, bo wiatr wieje to tak w mikrofon trochę i gorzej wtedy słyszę. Trzy. O. Bardzo ładnie wchodzą, nie? Zobaczymy jak tam młode później będą wchodzić. Wszystko przed nami. One już biegają. Młode? Nie. Te. No to dobrze. O, tam jeszcze widzisz ten lata. Taka pogoda jaka jest dzisiaj, żeby tak nie wiało, to akurat by było, bo jak za gorąco jest, to jest tak... Ja tak nie lubię aż całkiem, żeby było... Jest, to będzie 18, nie? Czy 17? 16, 17, 18, 19 albo 20, no nawet. No zaraz tam zobacz. Po to mamy zegar, po to, żeby zobaczyć. O, i dwa. Czyli to, co było w powietrzu, wszystko już się znajduje w gołębniku. Za chwilę nam Zdzisław powie, ile tych gołębi jest. Ile? O, dwa następne. No tak trochę pecha mamy. Ile? 25. Ten czerwony, to po czym to był, przypomnij mi? Co wszedł teraz taki przedostatni? Prangę? Znaczy prangę, to są te prangę z Reinharda Mula. Z po tych 261 czy 520 tam, nie? O. Ile? Dwa? Tu więcej, tak, a to idą, no, część na pewno jakiś tam, oj, tutaj te dwa chyba, dwa te będą wchodzić do Ciebie. Widzimy jak ładnie odchodzą, całe grupy idą, ale wiedzą gdzie mają się oderwać, do tego gołębnika wejść, no, nie na darmo Zdzisław, dobry hodowca, ma je wytrenowane.
Bo te gołębie Zdzisława mamy 30 sztuk młodych, które rozwieźliśmy po gołębnikach właśnie. My tu byliśmy u Zdzisława 2 dni temu, zabraliśmy, właściwie nie, to rzucił do Maćka Wójcika i zabraliśmy te gołębie do Waldka Wójcika. Wczoraj one już tam zostały dostarczone, tam już jest ponad 100 gołębi, które mamy na ligę. Waldek pomału kończy gołębnik, one już tam za chwilkę będą wychodziły na woliery, będą oblatywane przy gołębniku i lotowane później w oddzielne. To oczywiście te, które przeżyją i te, które dotrwają, bo tam jeszcze też wiadomo, i na jastrzębie i inne rzeczy mogą im grozić. O. Trochę tych gołębi już jest, ale jeszcze do połowy się nie zbliżyliśmy. O, tu przyszedł. Wszystko tutaj z tyłu przychodzi. No. I będzie połowa. No. Ostatnio jak miałeś, to ile gołębi miałeś w konkursie? Ile miałeś wypuszczonych na lota, ile było w konkursie? 64 czy 5 miałem, a 38 w konkursie. O, to bardzo ładnie. Teraz hodowcy, pamiętasz może ile mniej więcej gołębi na lot dali? Z 5 tysięcy? Nie, mniej. 2,5 tysiąca. To jest był... Ale to wszyscy nie dali, czy po prostu oszczędzają, czy po prostu takie jest mniejsze zainteresowanie? Taki, trochę? Taki mniejszy oddział. Mniejszy oddział. Tylko ubywa. No ale jak wiesz, bo był taki oddział, gdzie było więcej w Wejherowie, ale też ubyło paru hodowców, nie? Przeszli do Rumi, nie? Znasz ich. Znaczy się wszędzie ubyło. No właśnie, no tak, no. Widzimy, tylko raz ta pierwsza grupa, taka większa przyszła, teraz natomiast tutaj przychodzą pojedynczo, tutaj, o, jeszcze jeden. Także za chwilę już będzie, ponad 30. O, już jest nawet, o, 4, 5, 6. Tu jeszcze lata jeden i chyba jeszcze jeden za plecami był. Pogratulować takiego wyszkolenia w chodzeniu tych gołębi, bo naprawdę widzimy jedno dwa kółeczka tak na szybkiego i prosto mimo wiatru na lądowisku i do środka. Także fajnie to wygląda. Przepraszam, bo jak tu było słychać, to na kasłowo, ale to nie, bo tak mówiliśmy, że bardzo ładnie wchodzą. Sprawdziliśmy, że dopiero która jest teraz godzina? 26, 11-12 minut od pierwszego, 40 około 30 parę, no bo tutaj cały czas pojedyncze jedna, dwie sztuki lądują. O, tu masz, o zobacz, tu to jak te dwie, no. O, jeszcze dwa są, no to będzie na pewno. Zobaczmy, może Maciek jak był, to też od niego film weźmiemy, to zobaczymy jak u niego lądowały, się dowiemy. No, z wiatrem to taki dość dużo tych gołębi. Strat chyba nie będzie za dużych, zobaczymy. Odpukać na razie. Trzydzieści siedem. No, to jeszcze troszeczkę się pomyliliśmy. Czyli połowa, nie, to więcej jak połowa już, no. O 5 sztuk więcej niż połowa, dobrze. O, 2 następne są. To będzie 39, jak te wylądują. Tam poleciały za dom i nie widać ich na razie. Pewnie gdzieś tu wylecą nam z tyłu. O, tu jeszcze, a nie, to jaskółka. Nie, to były sąsiada. Sąsiada? Aha. Dobra. Tam wypuszcza w czasie lotu. Specjalnie, żeby łapać? Czy tak? Ale nie przeszkadza. Nie przeszkadza, no widzisz. No, cały czas gołębie przylatują. Zdzisław był teraz patrzeć, ile tych gołębi jest, a w międzyczasie to trochę gołębi przegapiliśmy, bo tutaj konsumowaliśmy. Tutaj Zdzisław wczoraj wjęcił sobie słoninkę i właśnie degustowaliśmy się nią, no to siłą rzeczy nie mogliśmy filmować gołębi. Natomiast teraz, ile Zdzichu tych gołębi już masz? 40 ile? 51. 51, czyli brakuje, a nie, jeden doszedł, czyli 52, czyli brakuje tylko 12 gołębi jeszcze. O, czyli widzimy praktycznie jest po locie. Naszą tutaj relację będziemy pomału kończyć. Weźmiemy sobie na stronie internetowej, będziemy mogli zobaczyć, jakie są te wyniki. My w tym czasie teraz, kiedy będzie troszeczkę wolnych dni, jak zakończymy już rozwozić gołębie na ligę, dodamy z tych wszystkich oddziałów, z którymi będziemy współpracować, wyniki na stronie, żeby każdy zobaczył, jak ci hodowcy, którzy będą prowadzić gołębniki na ligę, lotują. I nie tylko na gołębie młode, na gołębie dorosłe. Także Zdzisławie gratulujemy. Wieczorem sobie popatrzymy, no nie jest tam jak to czwarte miejsce też nie jest złe, także się nie przejmuj. Także zobaczymy. Nie, wierzy. O, zobacz, i w międzyczasie już kolejny gąb przyszedł, czyli lot można powiedzieć jest udany, chyba strat za dużych nie będzie. Zobaczymy. Także na razie dziękujemy i jeszcze raz zobaczmy, tutaj można się takimi rzeczami Zdzisława degustować. Do zobaczenia, dobry lot.